Witam wszystkich bardzo serdecznie po przerwie. Bartosz się kłania. Przerwa była spowodowana moją niedyspozycyjnością, że tak powiem, zdrowotną. Rozłożyło mnie zapalenie oskrzeli. Miałem wam nagrać filmik z wnętrza Mercedesa, niestety znowu nam się to, że tak powiem, odwlokło. A mianowicie, że wróciłem po wolnym swoim i zastałem to, co było nieuniknione, czyli wsiadłem znowu na takiego oto manika. No, czyli będziemy mogli jednym słowem nadrobić to, co miałem nagrać już swojego czasu prędzej, a mianowicie wnętrze Mana, jak on wygląda. No, to jest taka fajna wersja, widzimy tutaj na alufelgach i tak dalej. A więc wejdźmy sobie do Mana i zobaczycie, jak to mniej więcej w środku wygląda, z czym to się je i w ogóle. A więc zacznę od tego. Od takiej lepszej strony jest to, że Man jest po prostu sam w sobie, jest wygodny pod względem komfortu jazdy. Ma dosyć, ja oczywiście standardowo będę się porównywał do DAFa auto, ponieważ jak wiadomo DAFem najwięcej jeździłem. No po prostu, powiem wam szczerze, no tutaj jest bardziej tak jakoś lepiej wyprofilowane są te fotele i tak dalej. No i jest tam kilka więcej funkcji regulacji foteli i tak dalej, zarówno pasażera, jak i kierowcy. Mam w środku, powiem wam szczerze, no tutaj są trzy schowki, no jakoś przepraszam, znowu taka będzie niezaciekawa, to przez aktualizację, która mi się ostatnio zrobiła, nie wiem, coś mi porypało w tym telefonie, no ale to dobra, już mniejsza o to. Schowki są trzy u góry, tak jak i w DAFie, czyli pojemne. To nie jest najwyższa kabina, dlatego nie to, co w tamtym Manie, ale w tym stając tutaj, nie wiem, kurczę, czy to będziecie widzieć, czy nie jest za ciemno, no tu już praktycznie głową dotykam sufitu. Szyber dach jest tutaj elektryczny, oczywiście na klawisz, no ale dobra, przejdźmy do rzeczy, które mnie najbardziej bolą w tym samochodzie. Zacznijmy od takiej mniejszej, no to, że ten materac jest po prostu no masakrycznie cienki. Dla chętnych i ciekawych polecam część 9 monologu mojego pod tytułem Weekendujemy, gdzie jest właśnie pokazane mniej więcej wnętrze DAFa, jak to wyciąga, jak to wygląda. Będziecie mogli sobie porównać. Spójrzcie na to. Lodówka, która niesamowicie wystaje. Nie mam pojęcia, kto to projektował. Jedna rzecz. Druga, ta wysepka tutaj. Też no po prostu no sami widzicie, dochodząc do, chcąc wejść do łóżka, no trzeba się troszeczkę gimnastykować, bo tu jeszcze jest ta cholerna poręcz, która strasznie drażni. Ani usiąść na tym łóżku, ani nic, bo to się zaraz wam wbija w uda. Ja wam spróbuję to zademonstrować mniej więcej, jak to wygląda. O, siadamy. Jeżeli tyłkiem siadacie na kanapie, proszę bardzo, nogi macie w powietrzu, a przeszkadza nam lodówka. No i dodatkowo właśnie ta poręcz, która nam się tutaj wbija w nogi. Jedynie opierając się, no to musimy usiąść z całym tyłkiem już tutaj na poręczy. No mówię, kolejna rzecz, nie ma miejsca po prostu, no gdzie tu sobie zrobić, kurczę, no nie wiem, jakieś kanapki przygotować czy tym podobne. No tu mam jakiś tam pojemniczek na kawę, jakaś malutka półeczka, wiadomo, w DAFie, jak zauważycie, w tamtym odcinku jest tutaj taka szufladka, którą możemy sobie wyciągnąć, na którą możemy sobie postawić czy tam kubki, czy tam jakiś talerz z zupą i tak dalej, i no jest to jakoś, kurczę, bardziej rozwiązane. Tutaj absolutnie takiego rozwiązania nie ma. Oczywiście jest bardziej tutaj troszeczkę, że tak powiem, więcej, bardziej poszli w elektrykę niż te pokrętła i tak dalej. No wiadomo, w DAFie tutaj gdzieś mniej więcej w tym miejscu są trzy takie pokrętła od regulacji nawiewu i tak dalej. No tutaj mamy już troszeczkę wszystko bardziej tak, no nie wiem, skomputeryzowane, jak to nazwać. No na przykład to sobie włączymy webasto, a włączając, przekręcając zapon, wyskakuje nam tutaj więcej opcji tych dostępnych. Tutaj mamy jakieś tam dwie takie półeczki, szufladki, w których możemy sobie co nieco tam pochować. Także no tych schowków jednak troszeczkę tutaj jest. Mówię, te trzy u góry są dosyć pojemne, no ale pod względem komfortu stania na pauzie, no to po prostu auto tak do za wygodnych się nie zaliczy. Tam jakieś siateczki widać na gazety i tak dalej. Tutaj mamy do regulacji webasto i tym podobne. Łóżko, jak widzieliście w DAFie, no jest tam ta drabinka, którą możemy sobie stu przesunąć, rozłożyć, żeby wejść na górne łóżko. Nie
sprawiało nam zbyt dużego problemu. No tutaj takiej drabinki nie ma. Trzeba, widać, skakać z górnego łóżka na górne się, z dolnego, przepraszam, na górne się, że tak powiem, tutaj wdrapywać. No i tak to by wyglądało. Oczywiście górne łóżko służy mi jako szafa, to już standardowo. Pościel muszę sobie ubrać. Podnosimy do góry i cyk. W Mercedesie fajne było rozwiązanie z tym łóżkiem, mianowicie tu przy jednej i przy drugiej stronie mieliście te dwa takie kliki, które wciskaliście i łóżko się samo wtedy opuszczało, a automatycznie pchając je do góry, one, te pasy same się naciągały. Powiem wam szczerze, nagrywałem, robiłem dwa podejścia z wnętrza Mercedesa, wtedy już chciałem wam nagrać to, ale zrobiła mi się cholerna właśnie aktualizacja telefonu, z którą nie mogłem dojść i do tej pory nie mogę dojść zbytnio do ładu, bo nie wiem, co się właśnie dzieje. Ostrość się gubi jakoś cały czas, nie wiem, albo się wyłącza ta kamera, mam nadzieję, że teraz znowu się nie wyłączy do końca, jeżeli będzie cięcie, także sorry, co najważniejsze już powiedziałem. No i mówię, no to tak właśnie to wygląda. W Mercedesie już miałem tam nagranego materiału bodajże 13 ponad minut. No ale jak włączyłem, to praktycznie nic w środku nie było widać. Na zewnątrz świeciło słońce i już w środku po prostu no kompletnie było czarno na całym nagraniu. Ja nie zwróciłem na to na początku uwagi. No i tak to właśnie, przepraszam, wyglądało, że no nie, materiał nie nadawał się po prostu do wrzucenia. Tu jeszcze mamy taką dodatkową opcję założoną. To jest informacja o siodle. Czy siodło mamy sprzęgnięte z naczepą, czy nie. Jeżeli jest tutaj, oczywiście pali się ten symbol tutaj z tą rozpiętą kłódką, no to wiadomo, siodło jest, sprzęg od siodła jest rozpięty. Jeżeli jest tutaj, świeci się ta dioda, ta tutaj sygnalizująca nam, no to wiadomo, sprzęg jest zamknięty, naczepa jest podpięta bezpiecznie, także będziemy mogli, wiadomo, jechać. To jest fajne też na pauzach niekiedy, bo słyszałem i widziałem niekiedy złośliwie, ktoś komuś rozpiął siodło, także chłopak ruszał z pauzy, naczepa została na parkingu. No zdarzają się takie debilne przypadki, że i tak takie cuda robią, no ale dobra, już mniejsza o to, to jest zupełnie temat na inny odcinek. Także no, wnętrze Mana właśnie już mamy nadrobione. Mercedesa, mam nadzieję, też wam kiedyś tam chwycę przy okazji, gdzieś do kolegi albo wejdę, albo coś powiem, żeby po prostu mi udostępnił do nagrania, jeżeli będzie taka opcja. Także mam nadzieję, że wybaczycie te troszeczkę takie opóźnienie z materiałem z mojej strony. Także mówię, no zapalenie oskrzeli trochę mnie rozłożyło. Chciał, nie chciał, musiałem to odleżeć, a to przez to właśnie moją ostatnią chorobę, której nie odleżałem. No i się, że tak powiem, takie powikłania zrobiły. No to tyle by było w temacie Mana. Powiem wam szczerze, właśnie no Man jak Man, pod względem jazdy, oceniając, już podsumowując, pod względem jazdy naprawdę samochód jest w porządku, ale jeżeli chodzi o jakieś wyjazdy dalsze i dłuższe przebywanie w kabinie na pauzach, na przykład czy tam weekendowy gdzieś za granicą na 45 godzin i tak dalej, no to jest auto naprawdę, no kurczę, no nie praktyczne pod tym względem. A głównie właśnie przez tą cholerną barierkę, no którą w sumie można odkręcić, jeżeli bym jeździł na dłuższej, to ją bym na pewno stąd wywalił, no ale dochodzi jeszcze ta właśnie porąbana do tego lodówka, którą możemy sobie tam kawałek jeszcze wciągnąć. A jeszcze, o, można pokazać, jeżeli mi się uda podnieść. Nie, tam mam przyblokowane, także już teraz nie będę cudował. Jeszcze tam pod łóżkiem są takie dwa tam schowki, gdzie można schować takie mniejsze klamoty. No to by było na tyle, także pozdrawiam was bardzo gorąco i postaram się następny nagrać materiał już z trasy, gdzie poruszę jakiś temat z wiadomości, które mi wysłaliście. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się chorobie, cześć!